Puszka na wyroby cukiernicze. Czas powstania przed 1939 rokiem. Wymiary wysokość 25,5 cm. Średnica 17 cm. Obiekt ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Puszka w kształcie walca wykonana z blachy tłoczonej, emaliowanej na ciemnozłoty kolor. Od góry zamykana płaską pokrywą. Na całej puszce widoczne delikatne zadrapania i przetarcia, spod których prześwituje srebrno-szara naturalna barwa blachy. Wzdłuż dolnej i górnej krawędzi walca, pasy zdobione ornamentem roślinnym, wijące się gałązki i liście w jasno-złotym kolorze otoczone czarnym, wyrazistym konturem. Dolny pas nieco węższy, górny z dekoracją rozbudowaną o motyw drobnych, jasnych kwiatków. Oba pasy oddzielone od środkowej części puszki grubą czarną linią. Tuż pod górnym pasem ornamentu napis wykonany drukowanymi literami. Parowa fabryka cukrów i czekolady. Poniżej, zapisane przez niemal całą szerokość puszki ukosem w górę, słowo Arkadia, czcionką imitującą ręczne pismo. Ostatnia litera A, przedłużona o fantazyjne zawinięcie. Będące jednocześnie wstęgą, podkreślającą cały wyraz. Poniżej, nad dolnym pasem z ornamentem, nieco na prawo od głównego napisu, słowo łódź, zapisane drukowanymi literami. Wieko puszki bardziej przetarte i zniszczone niż część główna. Na pokrywie w centrum srebrne koło ze znakiem firmowym i słowem Arkadia. Nad nim Ciemnobrązowy napis marka ochronna. Pod nim srebrny orzeł dwugłowy w koronie o nieco zatartym kroju prawdopodobnie godło Cesarstwa Rosyjskiego. Po obu stronach koła symetrycznie ułożone mniejsze okręgi, również o srebrnym zabarwieniu po trzy z każdej strony. Są to ślady po wizerunkach medali, które były pierwotnie umieszczone na wieku. Obok nich Ledwo widoczne niewielkie napisy złoty medal, gold medal, grand prix oraz daty 1909, 1910, 1911. Całość dekoracji otoczona grubą, ciemnobrązową obręczą. Boczna krawędź wieka z licznymi przetarciami, niemal zupełnie pozbawiona ciemnozłotej emalii. Ozdobna puszka miała być nie tylko eleganckim pojemnikiem na firmowe wyroby cukiernicze, ale jednocześnie reklamą przedsiębiorstwa, które na początku XX wieku zdobywało liczne wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych wystawach przemysłowych. Parowa fabryka cukrów i czekolady Arkadia była bowiem jednym z największych przedsiębiorstw branży cukierniczej w przedwojennej łodzi. Swoją siedzibę miała przy ulicy Ogrodowej 13. Natomiast sklepy z jej produktami można było znaleźć w całej łodzi. Szczególnie prestiżowy punkt sprzedaży mieścił się w Grand Hotelu, przy ulicy Piotrkowskiej 72.